podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Na pewno najprostszym sposobem i takim, którego nie da się nie wdrożyć, bo jest najtańszy, najprostszy i najszybszy, jest taki, żeby po prostu eksperymentować i zacząć się w ogóle nad tym zastanawiać. I teraz oczywiście może to brzmieć banalnie to, o czym mówię, ale moje doświadczenie pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. W tym sensie, że wiele osób się nad tym nie zastanawia, kiedy najlepiej pracuje, co jest dla nich najlepsze, jaki mają styl, co sprawia, że są efektywne, a co sprawia, że nie są efektywne. Na przykład ty, jak teraz umawialiśmy się jakiś czas temu na rozmowę, tą tutaj, którą teraz prowadzimy, to była wyraźna sugestia, żeby się umówić na tę rozmowę rano, bo jesteś później mniej efektywna, jakby wolisz przeprowadzić tego typu rozmowy rano. Ja na przykład też, więc mi to bardzo pasowało, bo ja mam zupełnie tak samo. Ale właśnie to wymaga moim zdaniem dużej świadomości, której większość osób nie ma. Większość osób po prostu ma jakiś tam plan na dzień i go nawala po prostu po kolei, jak leci, ile się da, bo jakby nie da się tego zorganizować inaczej. Oczywiście osobną kwestią jest taką, że my jako osoby, powiedzmy, bardziej niezależne zawodowo możemy sobie ten dzień poukładać jak chcemy, ale z drugiej strony nawet na etacie wydaje mi się, że da się dopasować zadania do na przykład pory dnia. I jakby są badania, jest to naukowo udowodnione, że każdy z nas przechodzi w ciągu dnia przez różne fazy, cykle, gdzie ma mniej energii, kiedy ma więcej energii. W określonej porze dnia lepiej sprawdzają się jedne zadania, w określonej porze dnia inne. Na przykład większość osób rano właśnie lepiej rozwiązuje testy logiczne, matematyczne. Po południu jesteśmy bardziej kreatywni na przykład, tak? I to jest udowodnione naukowo, nie ma co się z tym generalnie kłócić, ale wiele osób się nad tym nie zastanawia, tak? Powiedziałoby na twoim miejscu, nagrajmy ten podcast obojętnie o której, mi to nie robi i dostosuję się, prawda? A tak naprawdę miałoby to duże znaczenie na przykład na to, jak ci się rozmawia, jakie zadasz pytania, czy ogólnie jaka będzie jakość tej rozmowy, czyli tak naprawdę jakie będą efekty. Więc zastanawiając się nad tym, jak coś nam wyszło, dlaczego nam wyszło, dlaczego nam nie wyszło, co moglibyśmy zrobić inaczej następnym razem, dlaczego się źle czuliśmy z jakimś tematem, dlaczego dzisiaj beznadziejnie nam poszła robota, zamiast po prostu się denerwować na siebie, wyciągając takie wnioski, no to już samym tym możemy osiągnąć bardzo dużo i bardzo wiele się na swój temat nauczyć. Były też różne, w swojej książce opisuję bardzo różne eksperymenty, które polegały na prowadzeniu dziennika na przykład, notowaniu tego i za każdym razem, kiedy właśnie naukowcy sprawdzili, jaki wpływ ma jakaś taka autorefleksja, dostosowanie na efekty, które osiągamy, to za każdym razem ta autorefleksja, czy zastanawianie się po prostu nad tym, jak robimy, co robimy, dlaczego robimy, pomagało te efekty po prostu poprawiać już samo przejście. Więc jakby to jest taki pierwszy moim zdaniem krok, ale oczywiście później, jeśli mamy poczucie, że to, co teraz mówię, zbyt oczywiste, zbyt banalne i jeśli ktoś tego słucha i ma poczucie, że już od dawna się nad tym zastanawia i to są jakby rzeczy zbyt proste, to na pewno są różne testy, które możemy też przejść, tak? Jak właśnie test 16 osobowości, test talentów Gallupa, kwestionariusz Rotera i bardzo wiele innych narzędzi, które ja też w książce opisuję, które możemy sobie po prostu zrobić, wypełnić kwestionariusz. Większość z nich jest darmowa, większość z nich jest dostępna online, więc możemy to po prostu potraktować jako takie lepsze poznawanie samego siebie. Wiem, to brzmi coachingowo albo Paulo Coelho, ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby faktycznie lepiej nam się żyło, lepiej nam się pracowało, lepiej, wygodniej, żebyśmy osiągali lepsze efekty w tym, co robimy, łatwiej, przyjemniej. Więc moim zdaniem warto to robić, warto się nad tym zastanawiać. Takie rzeczy mogą tak naprawdę trochę zrewolucjonizować to, co do tej pory robiliśmy. Naprawdę może się okazać, że jeśli coś do tej pory robiliśmy wieczorem i zrobimy to rano, albo wstaniemy godzinę wcześniej, albo godzinę później, to nagle to jest zupełnie inna kwestia. Ja na przykład miałem tak, że nie mogłem się zabrać za ćwiczenia fizyczne, nie mogłem się zabrać do tego, żeby chodzić na siłownię, a czułem, że mój organizm tego potrzebuje. I po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, spróbuję to robić mega turbo rano, wstawać o 5 rano i iść na siłownię. I to pokochałem. I to zmieniło moje życie. I jak był lockdown i były zamknięte siłownie, to po prostu cierpiałem, że nie mogę wstać o 5 rano i iść na tę siłownię, bo czegoś mi po prostu brakowało w ciągu dnia. I ja tak mam, tak? Ja to zauważyłem, ja to znalazłem. Ja na siłowni o 20 się czułem fatalnie. Były tam tłumy, nie chciało mi się, że byłem po całym dniu zmęczony i nie mogłem się do tego zabrać, tak? I nagle okazało się, że problem nie jest siłownia, nie? Problem nie jestem ja w tym sensie, że ja jestem leniwy i nie mogę się na tę siłownię wybrać, tylko po prostu pora na przykład, w której to robię i ten drobny eksperyment, że tak powiem,
powiem, odwrócenie tej pory sprawił, że ja teraz po prostu czuję się zdrowy fizycznie, w jakiejś tam dobrej formie, mam taki czas dla siebie rano, zanim w ogóle cały dzień się zacznie, startuję w dzień z poczuciem, że już tego, że już coś fajnego zrobiłem i tak dalej. Widzę tutaj bardzo dużo korzyści, tylko dlatego, że spróbowałem znaleźć coś, co bardziej będzie pasowało do mnie, do mojego stylu, czy do tego, co mi będzie odpowiadało. Wyobrażam sobie, że ktoś na moim miejscu powie, że wstawanie o 5 i pójście na siłownię jest beznadziejne, bo pod tą sztangą tam zasnął, tak? Więc jakby to wszystko zależy od tego, kim jesteśmy, jakie mamy preferencje i tak dalej, ale właśnie trzeba szukać, trzeba sprawdzać, eksperymentować i to samo dotyczy pracy, to samo dotyczy pewnie diety, to samo dotyczy nie wiem, relacji międzyludzkich i tak dalej, każdego obszaru, który moglibyśmy tutaj pewnie wymienić jako przykład. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.